Jako komicy się sporo poruszamy, dzisiaj przyjechaliśmy do was z Torunia, ogólnie jeździmy i często zdarza nam się jeździć polskim busem, bo jest zajebiście tanio. Ja jutro jadę do Berlina za 8 zł, to jest zajebiście tanio. Więc, ale kojarzycie kible w polskich busach? Kojarzycie? One są takie małe, taka mała trumna. Się trzeba, wiecie, schylić, żeby wejść. Piotrek jak wchodzi na kolanach, tak zapierdoli. Zawsze. Jest straszne. Ja nie lubię tych kibli, bo ja mam klaustrofobię. Mnie małe, ciemne pomieszczenia przerażają. I jakiś czas temu jechaliśmy do Warszawy na występ. Ja musiałem skorzystać. Więc poszedłem tam. Wszedłem. Już byłem zestresowany. Ale polski bus stwierdził, dojebmy mu. I tam światełko przygasało, takie ja szczałem i modliłem się, żeby to światło nie zgasło. Bo ja wiedziałem, że jeśli to światło zgaśnie, będę pierwszą osobą, która zmarła w polskim busie, trzymając penisa w ręku. Ej, nie chciałbym być z tego zapamiętany, wiecie? Dziękuję.